Cześć, ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. O, powoli zmierzch, ale jesteśmy tutaj od rana. To jest studio nagrań, studio Chorust, tak się nazywa to studio. I tam się dzieją różne fajne rzeczy. A kiedyś się działo jeszcze fajniejsze, tutaj D-Love nagrywał Chłopaki nie płaczą, między innymi. A dzisiaj nagrywamy my, czyli blogerzy. W ramach akcji Blogerzy Dzieciom nagrywamy audiobooka dla dzieciaków. Kurczę, fajna robota. Dużo śmiechu, dużo zabawy, ale też ciężka praca i wcale nie tak łatwa, jak myśleliśmy na początku. Audiobook nazywa się Loco. Tutaj mam skrypt tego, co jakiś czas jestem wzywany do kabiny i nagrywamy swoje kwestie. Niedługo ten audiobook będzie gotowy i dochód ze sprzedaży pójdzie na rzecz Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niewidomych i Niedowidzących Tęcza. Więc udaje się nam zrobić fajną akcję, na której skorzystają i dzieciaki, i rodzice, i my blogerzy się trochę nauczymy, i hejterzy też skorzystają, będą mogli nas hejtować, że się znowu na dzieciakach promujemy. Bardzo fajne doświadczenie. Zapraszam Was do środka, zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda w środku robota, śpiewanie piosenek, czujne oko i ucho reżysera i cała produkcja. A nie jest łatwo, słuchajcie. Myślałem, że będzie... łatwiej, ale gram złego dyrektora. Jedyny czarny charakter w tej grze i muszę sapać, udawać ciągle śnego grubasa z głosem w ogóle takim. Wszystko pod dyrekcją Krzysztofa Czeczota, reżysera całego audiobooka. Krzysztofa Czeczota możecie znać na przykład z filmu 80 milionów albo z produkcji z innego audiobooka Łowca Androidów. Taki audiobook wydany przez Audiotekę w technologii 3D. Posłuchajcie sobie making of albo fragmenty. Nie wiem, czy Loco, czy nasza bajka od blogerów wyjdzie tak samo wspaniale, ale mam nadzieję, że dzieciakom sprawi dużo radości. Teraz zobaczcie, co udało mi się nakręcić w studiu. Ja już wracam, bo zbliża się kolejna moja kolej i moje kwestie w studiu. Na razie, tymczasem do zobaczenia. Wszędzie muszę wrócić. 3, 2, 1. Nie bądź. Nerwy. Zagrożenie. Cześć, ja jestem Dorota Kamińska i mam dzisiaj ogromną przyjemność pracować jako narrator w bajce realizowanej w ramach akcji Blogerzy Dzieciom, w bajce pod tytułem Loco w reżyserii Krzysztofa Czeczota. Ja jestem jako pierwsza w studio, a następne osoby będą kręcić się już za chwilkę. Uwaga, Dorota, to samo. Tajemnica, raz jeszcze tajemnica. Tymczasem wszystkie bajkowe postaci... Nie, galopujesz, jesteś uśmiechnięta, nie bądź uśmiechnięta. Tymczasem... Czy miał być nie? Tymczasem... Tak miało być. Mhm. 3, 2, 1. Nie uśmiecha się. Tragedia. Zagrożenie. Proszę. Loco wyrwał lusterko z ręki dyrektora, postawił je w rogu gabinetu, a Tip-Top zeskoczył z głowy dyrektora, odbił się łapami od ściany i z całym impetem uderzył dyrektora w klatkę piersiową tak, że dyrektor zatoczył się i upadł prosto na magiczne lusterko. Basary! A, było tak pięknie! Przynajmniej mam dobre ujęcie do making of. Dobra, to czwórkami. No, tylko w tym... Która to jest? Daję podkład. Czy mam grać? Śpiewasz, a nie grać. Pytanie gdzie? To zobaczmy ich najwięcej, tak najwięcej pasuje. Zbaczcie nam na koniec, podnieście w górę ręce, zobaczmy ich najwięcej. Wszystko skończyło dobrze się. To mowy wszystko. Zawsze bywa zły. Podnieście górę dłonie i klaszcie nam na koniec. Podnieście górę ręce, zobaczmy ich najwięcej. Olga Smile, mam
bloga kulinarnego Olga Smajl.com i gram baletnicę. Sarę. Maciek, głos dyrektora musi być. Właśnie. Nie może być, go zabiliście, pokonaliście. Śpiewał z wami radosną piosenkę, zwariowaliście. Dobra, jest nas tutaj, nie wiem, 10 osób i mamy jedną herbatę. Jedną herbatę na wszystkich. Teraz moja kolejna łyka. Mamy też jedną Pepsi. Mamy jedną Pepsi, ale nie jest taką niecałą. Bardziej tak jedną trzecią, może połowę. Spójrz na siebie. Ej, ale ja teraz recytuję. Dobra. Dobra, no to gramy, bo czas tam leci. Uwaga, proszę Państwa, jesteśmy w zapisie. 3, 2, 1. Tomek Ostro. Gdzie stadasz? Dlaczego mnie wychodzi? Dobra, a nie opierdzielaj go. Podnieście w górę. Sorry. Bardzo was proszę, ja wiem, to jest super atrakcyjne, ale jednak musimy zrobić produkt. Tomek, no? Nie opierdzielaj go, tylko zdenerwowany zawołaj. Gdzie jest? Gdzie on jest? A nie krzycz na niego, nie bądź na niego wściekły, dobra? Mhm. Super. Ja grałem marionetkę, taka moja w sumie to jest życiowa rola. Zawsze marzyłem akurat o tym, żeby być czyjąś marionetką. Na sznureczkach. To jest mój czas, to jest... This is my moment. Podpiął się pod sławę ze mną, moją w sensie. Nie z obok mnie, występuję. Co prawda grasz? I kto ty jesteś? Rolę tytułową gram... Scenariusz! Loko jestem? Loko jestem, loko. Jestem marionetką, której... mają sznureczki. Trzy na dole. Na dole. Wszystkie. Zły dyrektor. 3, 2, 1. Graf. Żebyśmy nie mogli się ruszać, żebyśmy przestali żyć? Tak. Kupił już nawet nożyczki. Chce nam poobcinać sznureczki, potem wszystkich nas schować do pudełek, zamknąć piwnicy, a klucz wyrzucić do rzeki. Loko, spójrz na siebie. Przecież ty kompletnie nic nie potrafisz. Ani tańczyć, ani śpiewać. Dlaczego tak mówisz? Bo to prawda. Zawsze byłeś najgorszy. Dlatego zawsze śpiewasz z tyłu. Chcesz zrobić śpiewkę? Świetnie, dobra. I teraz gramy od tego. Dobra? Ale i tak wcześniej powtórzymy jeszcze raz, bo to tak słabo mi poszło. To jestem ja od tego, który decyduje, co jest dobre, a co złe. Okej, okay. Musimy to ustalić. I ustalamy, że jest dobrze. Dzień dobry, nazywam się Maciej Maciejowski i gram Io. Naszego pana, który pomaga głównemu bohaterowi, zakręconemu głównemu bohaterowi, przejść przez drogę. Tak naprawdę. Uczy go prawie. Umiesz już tekst. Uczę się, ale już prawie. Dodałeś? Prawie. Dodałem troszkę do tekstu. Jeszcze dodałeś na podstawie. Ja dodałem trochę adresu www, bo mi brakowało do promocji. Jeżeli nas zniszczy, to nikt o nim nie zapomni. Dokładnie o to mu chodzi. Jeżeli zrealizuje swój plan do końca świata, wszyscy będą o nim mówić. Będzie bardzo sławny. O złych ludziach zawsze mówi się najwięcej. Stop! Po, to ile mamy czasu? A, jako gwiazdy. Dokładnie tak. Okej. Okay. Na budzicha. Na budzicha. Powinieneś mieć takie chrzelki, takie z takim wystającym. Na początku chciałam opowiadać dzieciom to, co dzieje się w bajce, a potem w kwestiach są zbudowane sceny. Ja chciałam powiedzieć, że ten pan właśnie przed chwilą mi się oświadczył. I każdemu się oświadcza, ja też mam te SMS-y. Zgadzam. Patrzę, komu fakturę wystawić. No, oni nie płacą. My wszyscy brzmieli dobrze, żeby te postaci miały swój charakter. To też jakby wielkie ukłony i szacunek dla reżysera, dla Krzysztofa Czeczota, który dużo... Tak długo się drżycie ze strachu, aż wam się oddech skończy. Jak jeden skończy, wchodzi po pauzie. Paweł, wejdź po pauzie po Łukaszu. Jak Łukasz zdechnie, weźmie wielki... Przepraszam, jak Paweł zdechnie, weźmiecie wielki oddech i razem krzyczycie. A Łukasz, może troszkę się minimalnie do tyłu odchylić. Bo boję się, żeby nie wiesz, nie było tak posła jakiegoś. Uwaga! 3, 2, 1, Łukasz! Dyszcie się! Dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. Przepraszam. W porządku. Chodź, bo się zapowietrzysz za chwilę, bo już parę razy to umrzesz mi z powietrza. Braku powietrza. Gramy. Raz.
razem! Jestem Agata i gram Emekę, tylko nie wiem kim ona jest. Podobno dobrą wróżką, ale to jest specjalnie dla mnie stworzona rola. Tip Top i Loco. Tak. Aha, możemy nagrać tu. Adaś i dyrektor za chwilę. Wystąpili Loco, Łukasz Jakubiak, internetowy talk show 20 metrów kwadratowych Łukasza, Adaś, Jakub Jankowski, Matura to bzdura.tv, dyrektor Maciej Budzik, blog.mediafan.pl, kod tiptop Paweł Lipiec, 007.pl. Panie prezesie, to mamy taką koncepcję. Ukryty vlog, jesteś skrytym vlogerem. To jest nowa kategoria. Parówkożercy. Skrytym parówkożercą mówimy. Skryty mediafan parówkożerca. Zobaczymy, ile mi łapa wytrzyma. Weź pod tej pod sufit. Tak, na statywie usta. Jak w domu wielkiego brata. Ale to słabe ujęcie jest. Dobra, guys. Mieszka w parówce. Czy mieszka? Jak się nazywa ta? Nadchodzi nocny stróż. Jeszcze raz. Nadchodzi nocny stróż. Grajmy. Nadchodzi nocny stróż. Bardzo Państwu dziękuję. Brevissimo! Muzyka ciągle gra, moment. Ona przestała. Ja słyszę muzykę. Koniec. Blogerzy dzieciom. Loco. Wszystko jest blisko pod powiekami, tylko je przymknij, a pójdziesz gdzie chcesz. W niewielkim miasteczku, w środku niewielkiego kraju, stał ogromny teatr lalek. Mieszkały w nim i występowały nie tylko marionetki i pacenki, ale także postaci ze wszystkich kreskówek świata. Gdzie jest Adaś? Dlaczego on nie wychodzi? Śpiewajmy dalej! Loco, nie możemy ciągle śpiewać tego samego refrenu. Możemy, śpiewajmy! Adaś pewnie zaraz przyjdzie. Loco. Adaś? Dlaczego nie macie na scenie? Gdzie ty jesteś? Jestem bardzo blisko, ale nie mogę powiedzieć gdzie. Posłuchaj, Loco. Dowiedziałem się, że dyrektor naszego teatru chce wszystkim marionetkom odciąć sznurki. Żebyśmy nie mogli się ruszać, żebyśmy przestali żyć? Dyrektor! Gdzie jesteś, piękny Adaś? Uciekaj! Uciekaj! Gdzie mam uciec? Jestem Emeka. Pamiętasz drugie zadanie Adasia? Pierwsze to było poszukać głosu serca. Drugie nauczyć się grać, by muzyką otwierać wszystkie drzwi. Weź jakiś patyk. Uderz nim delikatnie w drzewo. Ja gram! Ja gram! Jestem Mio. Jakie było trzecie zadanie Adasia? Zapamiętać drogę do domu. Pamiętasz? Po wyjściu z teatru pojechałem na kocie przez całą Europę. Wstałeś? W końcu ile można spać? Sara? Wielki Pietro zamienił Sarę w tańczącą balerinę, a za jej wielką miłość do rodziców oraz odwagę podarował jej magiczne lustro. Ale gdzie jest Adaś? Tu jestem. Jak ty się zmieniłeś? Koleżanka, co tu robi? Czekam. Czekam na... Czekam na kogoś? Jestem tip-top. Tip-top? A czy ja powiedziałem hop-hop, czy powiedziałem tip-top? Tip-top. Myśleliśmy, że znalazł cię dyrektor i że... Ależ plotka szybko się niesie, no popatrz. Występują Dorota Kamińska, Olga Smajl, Agata Chmielewska, Łukasz Jakubiak, Tomasz Tomczyk, Jakub Jankowski, Maciej Budzich, Paweł Lipiec, Maciej Maciejowski. Udźwiękowienie Sound Boom Studio. Muzyka Igor Przebindowski. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobook powstał przy wsparciu audioteka.pl, Agencja Interaktywna K2 oraz Miasto Gdańsk.